głównymi interpretacjami, w związku z czym pozwolę sobie właśnie Państwu tutaj przybliżyć, jakby rozwiać wszelkie wątpliwości, czy alergia to to samo co nietolerancja, czy też są zasadnicze różnice. Jak Państwo widzicie na slajdzie, pierwszą mamy opisaną alergię. I definicja mówi, inaczej używana słowo alergia zastępujemy uczuleniem, nadwrażliwością. Jest to patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem doprowadzają do uwolnienia różnych substancji, tak zwanych mediatorów stanu zapalnego. Może się objawiać alergia łagodnie, jak w przypadku kataru czy uzawienia, to jest taka postać najlżejsza. Niestety może również mieć ona postać zagrażającą nawet życiu, w postaci wstrząsu anafilaktycznego i wręcz śmierci. Wbrew pozorom, chociaż mamy teraz okres bardzo sprzyjający właśnie stanom alergicznym, to alergia pokarmowa na przykład, która jest jednym z rodzajów alergii, występuje stosunkowo dość rzadko, bo tylko u około 2,5% populacji. Natomiast mając na uwadze nietolerancję pokarmową, którą tutaj Państwu również przedstawię na kolejnym slajdzie, definicja mówi, że nietolerancja pokarmowa jest to inaczej niewłaściwa reakcja naszego organizmu na pewne pokarmy, co może objawiać się na wiele również sposobów. Niektórzy będą mieć tylko jeden objaw, na przykład ostre bóle głowy, podczas gdy u innych osób objawi się to zespołem na przykład nadwrażliwych jelit, problemami skórnymi, migrenami, czy też różnego rodzaju dysfunkcjami układu oddechowego. Symptomy nietolerancji pokarmowej mogą wystąpić kilka godzin albo nawet kilka dni później po styczności z substancją nietolerowaną. Szacuje się, że może być nią dotkniętych i uwaga, aż 45% populacji. Jak Państwo z tego widzą, problem nietolerancji pokarmowej jest zdecydowanie częstszą przyczyną różnego rodzaju problemów zdrowotnych, biorąc pod uwagę skalę alergii. Alergia jest oczywiście też problemem, natomiast zdecydowanie częstszym i dużo rzadziej prawidłowo zdiagnozowanym jest nietolerancja pokarmowa. Oczywiście obie te dolegliwości są uciążliwe i wymagają właściwej diagnostyki, a następnie podjęcia specjalnych działań naprawczych, specjalnych tutaj opracowania indywidualnej diety w przypadku zarówno alergii bądź nietolerancji. Oczywiście również w przypadku kontaktu alergicznego, alergika z substancjami wziewnymi, ograniczenie także tych substancji. I teraz na kolejnych slajdach tutaj Państwu przygotowałam również objawy, prawda? Takie szersze objawy. Objawy alergii pokarmowej mogą być również kichanie, wysypka, podrażnienie skóry, katar, opuchlizna, biegunka, noty, kłopoty z oddychaniem. No i oczywiście ta najbardziej postać taka niebezpieczna, groźna dla naszego zdrowia, a nawet życia, to wstrząs anafilaktyczny. Objawy tutaj występują zazwyczaj w przeciągu kilku minut, najpóźniej do 2 godzin. I tu jest ta właśnie zasadnicza różnica pomiędzy alergią a nietolerancją pokarmową, bo ten kontakt z alergenem daje bardzo szybkie objawy. Na kolejnym slajdzie z kolei macie Państwo przeogromną listę dotyczącą objawów nietolerancji pokarmowej. Począwszy od takich stanów psychologicznych, niepokój, ostry lub chroniczny, często nawet wiele oskarża się na wręcz taką huśtawkę nastrojów, obniżone samopoczucie, tendencje do nadwrażliwości, ale także artrytyzm, astma,
zespół deficytu uwagi, takie rozkojarzenie, moczenie mimowolne nocne, które zdarza się bardzo często u dzieci. Inne z charakterystycznych objawów to na pewno wzdęcia, zapalenie oskrzeli, celiakia, zespół przewlekłego zmęczenia, taki ciągły deficyt wręcz energii, zatwardzenia, depresja, biegunki, nieżyt żołądka, bóle głowy, zapalenie jelit, bezsenność, zespół jelita nadwrażliwego, świąd skóry oraz problemy skórne, zespół złego wchłaniania, migrena, zaburzenia snu, zatrzymywanie wody w organizmie, nadwaga lub wręcz przeciwnie, niedowaga. Jak Państwo sami zauważyliście, te objawy są tak różne, mają spektrum, że możemy je przypisać do bardzo wielu różnych jednostek chorobowych. Stąd też bardzo często wiele osób udaje się do różnych specjalistów, robi różne badania w nadziei właściwej postawienia diagnozy, podejrzewa zupełnie inne dolegliwości zdrowotne, a tak naprawdę fundamentem, jakby tutaj źródłem tych problemów jest nietolerancja pokarmowa. I dotąd, dopóki nie jesteśmy jej świadomi, dopóki nie wykluczymy z diety produktów, które nam szkodzą, a które mogą uchodzić wręcz za bardzo zdrowe i służyć oczywiście zdrowiu innym osobom, a nam niestety nie, dotąd będziemy mieli po prostu ciągle różnego rodzaju problemy, których nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować. I poprzez zażywanie różnych łagodzących terapii, różnych leków, różnych maści, inhalatorów, jedynie na chwilkę przynosi nam to ulgę, a problem wciąż dalej trwa. W związku z czym niezwykle istotne jest tutaj w tym przypadku, aby też po prostu tutaj mieć świadomość tego źródła tego problemu. Alergia i nietolerancja. Alergia pokarmowa to nie to samo, co nietolerancja pokarmowa, tak jak na wstępie Państwu zaznaczyłam. Obydwa terminy zazwyczaj są mylone. W standardowej alergii pokarmowej po spożyciu określonego pokarmu występuje ostra i natychmiastowa reakcja układu immunologicznego. Co nie należy też rozumieć, że nietolerancja pokarmowa będzie miała taki łagodny przebieg. Niekoniecznie. Może ona również być bardzo silna, ale zazwyczaj jest to reakcja opóźniona, ponieważ mówi się nawet o tym, że nietolerancja pokarmowa to tak zwana alergia typu trzeciego. Natomiast w przypadku nietolerancji dużo częściej jest to uwalnianie właśnie tych substancji, antygenów od paru dni do tygodnia czasu po spożyciu produktu nietolerowanego. I stąd jest to tak bardzo trudne do zidentyfikowania dla danej osoby. Coś, co nam nie służy, po czym mamy reakcję natychmiastową, bardzo łatwo jest wychwycić. Natomiast niestety coś, jakiś dany artykuł spożywczy, który sięgamy po przyprawę, po jakieś warzywo, po jakiś owoc, po jakieś zboże, niestety zakamuflowane w postaci posiłków złożonych, zwłaszcza najtrudniej u osób dorosłych, spożywające różne urozmaicone posiłki, nie jest prostym do diagnostyki. Kolejny slajd pokazuje nam najczęstsze alergeny i nietolerancje pokarmowe, czyli to, co najczęściej sygnalizuje wiele osób, że im nie służy. I jak Państwo widzicie, zarówno na zdjęciach przedstawionych na slajdzie, mogą to być orzeszki ziemne, które zostały już wycofane z samolotów, ponieważ bardzo często miały miejsce właśnie zarówno alergie, jak i nietolerancje pokarmowe. Orzechy brazylijskie, fantastyczne źródło selenu, często polecane w przypadku osób, które chorują na chorobę tarczycy, ale niestety również należą do takich produktów alergizujących bądź też nietolerowanych, podobnie jak migdały. Jaja. Jaja, zarówno żółtko bądź białko. W przypadku białka należy też również zwrócić uwagę na fakt, że może być ono składnikiem szczepionek i też w przypadku alergii koniecznie nie powinniśmy takim szczepieniom się poddawać. Mleko. A więc kazeina, laktoza,
ryby i skorupiaki, cytrusy, jak Państwo widzicie też na jednej z fotografii, czy też kukurydza, modyfikowana genetycznie, bardzo często, coraz częściej występuje także w testach na nietolerancję pokarmową. Pseudoalergia. Mamy rodzaj trzeci problemu, który również można zdiagnozować przy pomocy specjalistycznych testów. Jest to tak zwana pseudoalergia, a więc składają się nią konserwanty, barwniki spożywcze i emulgatory, które mogą powodować pseudoalergię pokarmową. Pseudoalergia może być też spowodowana przez produkty zawierające histaminę, których główne źródło tej histaminy znajduje się w pomidorach, bananach, truskawkach, czekoladzie, orzeszkach ziemnych, wędlinach. Więc tutaj również bardzo częste są to produkty częstego dosyć użytku. Zakażenia grzybicze lub pasożytnicze, czasami przeciążenie organizmu, zanieczyszczenie jego przez pasożyty, wirusy czy też bakterie, grzyby daje nam również różnego rodzaju odczyny alergiczne, różnego rodzaju dyskomforty, przelewania, burczenie w brzuchu, również różnego rodzaju wysypki, które najczęściej podejrzewamy właśnie, że jest to alergia, nietolerancja, a może to być niestety inny rodzaj problemu, a mianowicie jeśli chodzi o grzyby czy pasożyty. Tutaj również możemy sięgnąć po diagnozę i dowiedzieć się, czy rzeczywiście jest to alergia, nietolerancja, czy też są to nasi współlokatorzy, nie do końca tacy, którzy nas wspierają, wręcz przeciwnie, okradają nasz organizm z różnych sił witalnych, substancji odżywczych, makro i mikroelementów i oczywiście też ich toksyny zatruwają naszą krew, powodują niedożywienie, niedotlenienie, zakwaszenie krwi, co również nie jest po prostu tutaj obojętne dla naszego samopoczucia, zdrowia, wyglądu. W tym przypadku poleca się Vega test lub badanie żywej kropli krwi, które najszybciej potrafią nam jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy organizm zanieczyszczony różnego rodzaju właśnie patogenami, które bardzo ważne jest, żeby wyprowadzić z organizmu, żeby oczyścić, udrożnić, wzbogacić organizm w brakujące minerały, a najczęściej jest to krzem, który jeśli go brakuje, to najprawdopodobniej mamy do czynienia właśnie z takimi stanami patologicznymi obciążeń, gdyż udowodniono w wielu różnych publikacjach, że jest to składnik mineralny, który bardzo często zostaje jakby w deficycie w momencie obciążeń typu grzyby czy pasożyty. Oczywiście możemy też pokusić się o diagnostykę klasyczną, natomiast badanie kału parokrotne, ponieważ jednokrotne czasami nie daje nam gwarancji, że mamy rzeczywiście organizm po prostu tutaj właściwie funkcjonujący bez żadnych dodatkowych obciążeń. Jeśli chodzi o jaja, są one alergenem lub produktem nietolerowanym. Tak jak Państwu wspomniałam, uważajmy na te szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce, bo właśnie w nich zawarte są drobnoustroje, mogłyby być właśnie hodowane na jaju kurzym. I w tym przypadku oczywiście jest to dla nas dużym wyzwaniem dla naszego organizmu, a w przypadku alergii wręcz może być to zagrożeniem naszego życia. W związku z czym tutaj wzmagam Państwa czujność i świadomość w tym zakresie. Witaminy i minerały, a alergie i nietolerancje. Cóż mają one ze sobą wspólnego? Na chwilę obecną jedynie zasygnalizowałam Państwu, że jeśli mamy do czynienia z obciążeniami grzybiczymi bądź pasożytniczymi, to najczęściej w analizie pierwiastkowej włosa lub badaniu Vega test, badaniu Wola, możemy zaobserwować duży deficyt krzemu, minerału, który jest nam bardzo też potrzebny do prawidłowej pracy i naszego mózgu, który jest sterownikiem wszystkich funkcji życiowych, a w momencie, kiedy następuje deficyt krzemu, niestety organizm pozwala wtargnąć na swoje terytorium innym niepożądanym mikroorganizmom.
Oczywiście krzem również pełni niezwykle istotną funkcję pod względem właściwości struktury komórek, tkanek, więc jest też minerałem chroniącym nas przed chorobami nowotworowymi, więc jest to naprawdę bardzo ważne, żeby on był we właściwym stężeniu w naszym organizmie. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe składniki mineralne, podobnie jak witaminy, są one również potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, do wzrostu, odnawiania komórek. Makro i mikroelementy decydują o prawidłowej czynności enzymatycznej też białek. Przed wielu laty profesor dr David Robert Williams, pisząc o nich, nazwał je wręcz metalami życia. Składniki mineralne ściśle współpracują ze sobą oraz z witaminami. Są wręcz od siebie zależne. Stąd też w analizie pierwiastkowej włosa, jeśli ktoś z Państwa miał już okazję poddać się takiemu badaniu, wiecie Państwo, że przedstawione są nie tylko niedobory bądź nadmiary poszczególnych minerałów, ale także właściwe proporcje. I fachowiec, specjalista analizujący taki wynik badania zwraca przede wszystkim uwagę na te proporcje. Nie jest priorytetem tutaj sama pojedyncza analiza poszczególnych nadmiarów czy niedoborów witamin i minerałów, ale tutaj przede wszystkim właśnie te proporcje, bo one dają nam najcenniejszą wskazówkę w kontekście pracy naszych organów, między innymi również hormonów. Jak tutaj należy powiedzieć, jak pomaga nam to badanie w przypadku alergii bądź nietolerancji? Zaraz do tego dojdziemy, natomiast jeszcze troszeczkę parę słów powiemy sobie na temat witamin i minerałów. W naszym środowisku i żywności istnieją jednak nie tylko pierwiastki pożądane, ale także i te, których nie powinniśmy mieć w naszym organizmie. Są to tak zwane toksyczne dla naszego organizmu, do których może należeć glin, ołów, rtęć, oczywiście i też inne patogenne minerały. Jeśli chodzi o wapń, jest to jeden też z bardzo istotnych minerałów pod względem rozpływania w kontekście alergii. Wapń jest budulcem kości i zębów, uczestniczy w procesach krzepnięcia krwi, a także reakcji nerwów i mięśni, aktywizacji enzymów, utrzymuje prawidłową pracę serca. Wapń wraz z witaminą D może chronić organizm przed rakiem okrężnicy i gdy organizm odczuwa braki wapnia, podkrada zapasy z kości, co może prowadzić do odwapnienia kośćca, ale także krzywicy u dzieci i niemowląt, osteomalacji, rozmiękczania kości inaczej, a także również inne objawy to irytacja, wyczerpanie, kurcze nóg, bezsenność. Do wchłaniania wapnia potrzebna jest obecność witaminy m.in. D3. Natomiast ewidentnie zaburza wchłanianie wapnia zbyt wysokie stężenie fosforu. Prócz tego obecność np. kwasu szczawiowego występującego w szpinaku, rabarbarze. I tutaj, jeśli chodzi właśnie o ten minerał, on również ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia alergii, nietolerancji, ponieważ jeżeli mamy odczyn alergiczny, to pierwszym takim naszym ratunkiem jest wypicie wapna, podniesienie jego poziomu. Tutaj Państwu na kolejnym slajdzie przedstawiłam też takie niedoceniane i być może nawet nie każdy jest świadomy, że jest to fantastyczne źródło wapnia. O wiele bardziej polecane, rekomendowane dla osób nawet właśnie, które mają już stwierdzony duży deficyt wapnia, a mianowicie mam tu na myśli mak, ziarno maku, ziarno sezamu, szpinak, pietruszka, figi suszone, czyli coś, co może być fantastyczną, słodką przekąską, zdrową przekąską zamiast słodyczy, a dostarczającą dodatkowo bardzo dobrej jakości wapnia. Migdały, rzeżucha wodna, mąka sojowa, orzechy, cytryny, brokuły, jarmuż, fasola, glony, m.in. hidżiki i kelp.
Jak Państwo widzą, nie ma tutaj nabiału, nie ma kefiru, nie ma serów, o których mówi się, że właśnie są najbardziej polecane dla osób, które mają problem z deficytem wapnia. Ja osobiście odradzam produkty nabiałowe, ponieważ bardzo często są to produkty źle tolerowane. To jest jeden jakby argument, który też wnikliwie opisałam w mojej książce najnowszej Dieta, która żywi i leczy, oraz argumenty różnych fachowców, specjalistów dotyczące szkodliwości nabiału. Okazuje się, że nabiał ma też tą czarną swoją stronę. Jest to produkt, który właściwie obcygatunkowo, który właściwie łamiemy prawa przyrody i jako jedyny ssak w przyrodzie sięgamy po te artykuły i nie do końca zawsze z pożytkiem dla naszego zdrowia. Nabiał może podwyższać bardzo mocno tutaj niekorzystne stężenie też również tłuszczy w naszym organizmie. Może działać bardzo śluzotwórczo, dzięki temu wytwarza się nadmiar flegmy, śluzu, zaczopowuje nasz organizm, predysponuje do różnego rodzaju torbieli, różnego rodzaju dysfunkcji i tendencji też do tycia. Natomiast można go fantastycznie sobie zastąpić, jeśli chodzi o źródła wapnia, poprzez sięganie po te produkty, które Państwu tutaj wymieniłam i które macie na slajdzie. Oczywiście to też nie jest tak, że wszyscy muszą zrezygnować z tego nabiału i nie mogą sięgać po jakieś formy nabiału, na przykład sfermentowane w postaci kefiru, maślanki czy jogurtu. Jeżeli ktoś uważa, że nie potrafi z niego zrezygnować, że nie jest jego organizm jakby nie toleruje, jakby dobrze toleruje te produkty sfermentowane, to jest to dopuszczalne. Ale tak jak wspomniałam, fantastyczną alternatywą dla tych, którzy wręcz na pewno nie mogą, bo źle się czują, mają wzdęcia, rewolucje żołądkowe, wysypki, czy też po prostu zdiagnozowaną nietolerancję, inaczej się objawiającą bądź alergię, na pewno fantastycznym źródłem będzie któryś z tych produktów, które wymieniłam. Oczywiście możemy mieć też nadmiar wapnia, który dosyć często też jest w analizie pierwiastkowej włosa obserwowany i taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, kiedy mamy deficyt witaminy D3, kiedy mamy za mało właśnie tutaj tej witaminki, ta, która naprawdę jest właściwie prohormonem, a nie witaminą. I wówczas po skorygowaniu dopiero poziomu witaminy D3 możemy obniżyć poziom wapnia. Bo co się dzieje, kiedy mamy nadwyżkę tego wapnia? Niestety to nie działa na korzyść. Mamy tutaj na slajdzie przytoczone jakby konkretne jednostki, hiperkalcemia, odkładanie się wapnia w tkankach miękkich, czyli w tkankach takich jak nerki lub sercu. Jeśli chodzi o nerki, to tendencja do tworzenia się kamicy nerkowej. Natomiast w przypadku serca bardzo niebezpieczne, bo prowadzące nawet do zawału, odkładanie się w naszych żyłach, w naszych arteriach. O wiele łatwiej jest udrożnić żyły z nadmiaru cholesterolu, tłuszczu, nawet tłuszczów trans, które oczywiście nie polecam, nie rekomenduję, ale też chciałabym Państwu obrazowo przedstawić to zagadnienie, uświadomić, jak bardzo właśnie ten nadwyżka wapnia, minerału, który jest bardzo twardy i który przy nawet interwencji chirurgicznej jest bardzo ciężki do udrożnienia. Te żyły są bardzo ciężkie do udrożnienia, kiedy mamy właśnie do czynienia z odkładaniem wapnia. Więc też tutaj przestrzegam i jakby też Państwa zachęcam, żeby w okresie wiosenno-letnim korzystać jak najczęściej ze spacerów, z pobytu na troszkę kąpieli słonecznych, oczywiście zdroworozsądkowo, bez używania faktorów, które bardzo blokują przyswajanie i wytwarzanie witaminy D3 i wówczas nie mamy prawie żadnej korzyści zdrowotnej. Natomiast dla poprawy nastroju, dla poprawy mineralizacji, dla przeciwdziałania odkładania się wapnia w tkankach miękkich, jak najbardziej gorąco Państwa zachęcam, żeby korzystać z każdej wolnej chwili, zwłaszcza w południe,
gdzie to będzie z ogromną korzyścią. Inne z objawów nadwyżki wapnia to na pewno zaparcia, zwiększone ryzyko zakażeń układu moczowego, a także obniżenie wchłaniania żelaza i cynku, zaburzenia metabolizmu witaminy K2. I przejdźmy do kolejnej prezentacji i kolejnego minerału, którym jest magnez. Magnez potrzebny do zatrzymywania potasu w komórkach i także dla właściwego działania witaminy B6, odpowiada za dobry stan mięśni, a także oczywiście układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego. Uczestniczy także w budowie kości, ścięgien, koi nerwy, dba o serce. Powinien być spożywany w odpowiedniej proporcji do wapnia, magnezu o połowę mniej. Gdzie go znaleźć? W zielonych warzywach, nasionach, orzechach, najlepiej gdy występuje wraz z witaminami z grupy B i wapniem. Jak Państwo widzą, w naturze nie ma pojedynczych, wyizolowanych substancji, stąd też najkorzystniej, największe jakby zalety właśnie dietoterapii polegają właśnie na tym, że organizm dostaje w sposób zrównoważony, w odpowiedniej proporcji coś, co najłatwiej jest mu przyswoić. Stąd też tutaj takie właśnie produkty, które również nie zawsze postrzegamy jako dobre źródło, bo zazwyczaj magnez to czekolada. Ale proszę Państwa, w czekoladzie nie zawsze dobrej jakości znajdziemy tłuszcze trans, znajdziemy mleko i nie zawsze możemy sięgać po ten rarytas, po tą słodkość. Chociaż alternatywnie producenci zadbali już również o osoby, które nie mogą spożywać czekolady tradycyjnej wersji i możemy dostać dietetyczną czekoladę słodzoną ksylitolem lub stewią, a dodatkowym jej atutem jest to, że może być ona też spożywana przez osoby, które mają nietolerancję laktozy czy kazeiny, ponieważ nie zawiera też właśnie tych substancji. Niestety ten produkt jest zakazany jedynie dla osób, które mają nietolerancję lub alergię histaminy, bądź też kakao na przykład. To tutaj musielibyśmy się pokusić o alternatywnie karob, czyli chleb świętojański i własnej produkcji czekoladkę. Przejdźmy do kolejnej prezentacji. Niedobory występują bardzo często, bo żyjemy w dużym stresie, napięciu i to sprawia, że bardzo szybko ten magnez jest z naszego organizmu tracony. Jak Państwo widzą, występuje powszechnie w przypadku diety, w skład której wchodzą duże ilości przetworzonej żywności. Czyli jeżeli nasz jadłospis składa się w głównej mierze z żywności rafinowanej, puszkowanej, zupek z proszku, napojów gazowanych, alkoholu i słodyczy, to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo deficytu magnezu. Tracimy go również w wyniku stresu, stosowania środków antykoncepcyjnych i przy intensywnych treningach. Objawami mogą być kurcze mięśni, często powodujące bezsenność, nerwowość, depresję, konwulsje i ból serca. Tak się przedstawiają nam tutaj te niedobory, natomiast oczywiście wszędzie możemy mówić także zarówno o i niedoborach, jak i również o nadmiarach magnezu. Nadmiar magnezu może być spowodowany m.in. niewłaściwą suplementacją. Magnez to specyficzny minerał, który łatwiej jest absorbowany przez organizm poprzez skórę niż drogą pokarmową. Dlatego też bardzo często polecam swoim pacjentom na konsultacjach, aby sięgali po magnez w postaci oliwki magnezowej czy kąpieli magnezowych z dodatkiem na przykład siarczanu magnezu bądź chlorku magnezu, co jest fantastycznym też metodą relaksacyjną, odprężającą, niedrogą, a więc również bardzo pożądaną i możliwości tutaj nie ma ograniczeń jakby finansowej bariery, a bardzo fajnie absorbowane. Natomiast jeśli ktoś woli i ma potrzebę uzupełnienia magnezu w sposób doustny, to tutaj najlepszą formą będą jabłczan magnezu lub cytrynian magnezu i
koniecznie zażywane też o odpowiedniej porze dnia. Bo jeśli tutaj chodzi o suplementację, uzupełnienie różnych witamin, minerałów, to też nie bez znaczenia jest pora dnia, kiedy spożywamy dane minerały. I w przypadku magnezu największe korzyści uzyskamy, kiedy będzie to w godzinach wieczornych. Cynk, równie istotny też z punktu widzenia alergii, nietolerancji i problemów skórnych. Często problemy skórne, jeżeli występują u danej osoby, to też także rozważa, czy tym podłożem nie jest alergia, nietolerancja, a bardzo często mamy do czynienia z deficytem cynku. Cynk to jest też minerał, który wpływa, jego deficyt wpływa też na pogorszenie stanu skóry. Zarządza wieloma procesami, wchodzi w skład lub aktywuje powstanie ważnych enzymów, a więc również może przy deficycie cynku być zaburzenia trawienia i różnego rodzaju też dyskomforty z tym związane, ponieważ umożliwia przemianę białek i węglowodanów, a jeśli mamy zaburzenia w przyswajaniu cynku lub mamy za małą podaż tego cynku w żywności, to może też dochodzić do również zaburzeń insuliny. Nadzoruje także kurczenie się mięśni, wpływa na funkcję narządów rozrodczych i płodność, a więc także osoby, które starają się o potomstwo, powinny również, szczególnie mężczyźni, którzy mają zwiększone zapotrzebowanie na cynk, wziąć pod uwagę ten minerał i zadbać o jego prawidłowy poziom. Chociaż cynk występuje w wielu produktach żywieniowych, nie zawsze jest całkowicie przyswajalny. Szczególnie w obecności kwasu fitynowego, na przykład w całym ziarnie, zawartość cynku w roślinach zależy też od ziemi. Jeżeli ta ziemia jest nawożona poprzez sztuczne nawozy, to również jest bardzo mało tego cynku w danym warzywie, w danym produkcie spożywczym, w danym zbożu. Stąd też może nie pokrywać naszego zapotrzebowania. Jeśli problem właśnie minerałów, witamin, czy też kiedy, co czym zastąpić, macie Państwo alergię, nietolerancję, borykacie się, po jakie artykuły spożywcze sięgać, co imituje chociażby smak albo wartość odżywczą w przypadku właśnie rezygnacji diety eliminacyjnej, to gorąco Państwu polecam moją najnowszą książkę Dieta, która żywi i leczy. W niej znajdziecie Państwo kopalnię wiedzy, różne ściągi, które pozwolą Państwu poczuć się pewniej w zamiennikach i też znaleźć dużo podpowiedzi, zweryfikowanych informacji, takich, które ciężko znaleźć w internecie lub trzeba by było sięgnąć po paręnaście książek, żeby móc jakby kompleksowo przeanalizować i jakby dodatkowe źródła jakby wiedzy uzyskać o produktach mniej znanych, takich, które są smaczne, zdrowe, z których można też naprawdę bardzo wiele tutaj korzyści wynieść, a nie zawsze są one gdzieś tam popularyzowane. Cynk, niedobór może powodować bezpłodność, o której wspomniałam, ale także poronienia, samoistne zaburzenia umysłowe, wady wrodzone, zahamowanie wzrostu i trudniejsze gojenie się ran, co jest bardzo też niewskazane w przypadku cukrzycy. Cukrzyk, osoba, która choruje na cukrzycę, ma ogólnie gorsze tendencje właśnie do gojenia się ran i jeśli dodatkowo już mamy niedobór tego cynku, to sprawa jest jeszcze bardziej trudna. Niedobór cynku to także możliwość niedokrwistości, czyli zagrożenie anemią, nietolerancja glukozy, pogorszenie zmysłu smaku, węchu, czyli gorszy smak, gorszy węch, kłopoty ze skórą, paznokciami. Bardzo charakterystyczne na paznokciach białe plamki, tak zwane kwitnienie paznokci, które może być już takim pierwszym naszym syndromem, takim SOS, że trzeba coś właśnie w tym kierunku sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z niedoborem cynku. Nadmiar z kolei, duże dawki cynku, w jaki sposób? Nie tylko niewłaściwa suplementacja doustna, ale także również maści. Pamiętajmy, że nie tylko to, co łykamy, ale także to, co smarujemy. Skóra jest organem o bardzo dużej powierzchni i
również absorbująca różne substancje. Jeżeli myjemy głowę szamponem wzbogaconym w cynk, jeżeli sięgamy po pastylki odświeżające oddech, to one również zawierają cynk. Jeżeli oprócz tego mamy jakiś suplement mineralny, tak, z witaminami, to może tam również być cynk. I sumarycznie musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli tego cynku będzie za dużo, to on również może działać destruktywnie na nasz organizm. I jakie są tutaj możliwe symptomy? Może prowadzić do osłabienia układu odpornościowego, ograniczania wchłaniania miedzi, podwyższenia poziomu cholesterolu, tego złego, HDL, przepraszam, cholesterolu HDL, nieżytów żołądka i ryzyka choroby serca. Więc też nie są to takie, bym powiedziała, dolegliwości, które można zignorować, tak, i powiedzieć, że po prostu nie bez znaczenia. Mamy kolejny slajd, dobre źródła cynku. Te naturalne to kiełki pszenicy, drożdże, pestki dyni, słonecznika, otręby, orzechy, migdał, pszenna mąka razowa, mąka owsiana, żytnia, musztarda ziarnista. Czyli takie produkty łatwo u nas polskie, nasze dostępne. I teraz parę słów o minerałach toksycznych. Aluminiowe naczynia kuchenne, sztućce, folia, puszki, leki alkalizujące, czyli najczęściej stosowane na nadkwasotę, a więc tutaj przy refluksie żołądka. Prócz tego woda wodociągowa, jeśli zawiera zwiększone ilości aluminium, i niestety tu muszę też również Państwa jakby przestrzec, że woda, którą pijemy, pomimo tego, że poprawiła się jej jakość, nie jest ona jeszcze bezpieczną, taką, którą można by powiedzieć, nie zagraża naszemu zdrowiu. Jakość tej wody w różnych miastach, w różnych nawet państwach jest bardzo różna, ale jeśli chodzi o Polskę, to w większości miast mamy trzeciej jakości wodę. A trzeciej jakości woda, proszę Państwa, to ścieki. A ścieki to między innymi mocz ludzi, którzy chodzą do toalety, którzy zażywają różne leki, maści, sterydy, antybiotyki i dodatkowo także również woda pochodząca z pól, łąk, gdzie były użyte herbicydy, pestycydy, a więc taka woda, która nawet jest oczyszczalna i która dociera do naszych kranów, do naszej kranów, z których bierzemy wodę do czajnika, do gotowania zupy, czy też do kąpieli, niestety zawiera metale ciężkie, herbicydy, pestycydy i śladowe, niewielkie ilości, ale jeżeli codziennie jesteśmy bombardowani lekami, których nie potrzebujemy, które pijemy z każdym łykiem wody, bądź jemy z każdą łyżką zupy, to na pewno nie możemy mówić o zdrowiu i o bezpieczeństwie. Powiecie Państwo, że sięgacie po wodę mineralną, źródlaną, bo jesteście świadomi, że ta woda nie jest najlepszej jakości, to tutaj muszę Państwa rozczarować. Woda mineralna, która znajduje się w plastiku, jest jeszcze bardziej toksyczna i niebezpieczna dla Waszego zdrowia. Wchodzi w reakcję chemiczną woda z plastikiem, podobnie jak tłuszcz z plastikiem, zawiera substancje karcynogenne, a więc o właściwościach wręcz nowotworowych. Więc na pewno nie stanowi dobrej alternatywy. Najlepszym rozwiązaniem, idealnym rozwiązaniem jest zainstalowanie filtra do wody z odwróconą osmozą z funkcją redox. I tylko taka woda jest źródłem życia, jest też naszym wewnętrznym prysznicem pomagającym oczyścić nasz organizm, poprawić jego pracę i jednocześnie też poprawić przyswajanie witamin i minerałów rozpuszczalnych w wodzie. Jak to zrobić, żeby być posiadaczem takiego filtra? Oczywiście jest mnóstwo różnych firm. Ja dla swoich pacjentów na przykład wynegocjowałam w dwóch zaprzyjaźnionych firmach zniżkę, rabat, żeby po prostu każdy mógł sobie pozwolić na każdą kieszeń zainstalować filtr, który chroni jego zdrowie i też bliskich, prawda? Więc tutaj są alternatywy, można jak najbardziej. Dzbankowe filtry, filtry węglowe nie oczyszczają z metali ciężkich oraz herbicydów i pestycydów. Także jeśli Państwo macie dzbankowy filtr, to jest to
troszkę lepsza woda, ale nadal woda, która zawiera w swoim składzie substancje bardzo toksyczne. Mamy też oczywiście te toksyczne substancje z warzyw pochodzące z zakwaszonej gleby, czyli nawożonej, z opryskami, stąd też nie polecam marketowych warzyw, czy też przypadkowo gdzieś kupowanych. Najlepsze są warzywa w dzisiejszych czasach z własnej działki, z własnego ogrodu, jeśli nie używamy środków chemicznych, bądź też kupione ekologiczne. Rafinowana sól kuchenna, biała mąka to też rzeczy nierekomendowane, podobnie jak proszek do pieczenia. Alternatywą proszku do pieczenia tradycyjnego może być ekologiczny, który jest naprawdę dosłownie symbolicznie droższy, a dający nam, zapewnia nam bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o jeden, tutaj pozwoliłam sobie przedstawić bliżej jeden z takich minerałów toksycznych, a mianowicie glin. Tworzy on trwałe związki z fosfolipidami, znajdującymi się w tkance nerwowej. Blokuje aktywność enzymów przewodzących bodźce nerwowe i staje się przyczyną m.in. zaników pamięci, problemów z koncentracją, a także obniżenia poziomu intelektualnego, zaburzeń równowagi. Jego nadmiar w organizmie powoduje także łamliwość kości, powstawanie niedokrwistości. Badania naukowe sugerują także, iż może być również przyczyną choroby Alzheimera i Parkinsona. Uwaga, a więc także na garnki. Tutaj ostatnio bardzo istotną rolę właśnie jakby tutaj poruszałam również na innych webinarach zagadnienie właściwej pielęgnacji tutaj kosmetyków, ale i także przygotowywania posiłku we właściwych naczyniach, naczyniach kuchennych. Czyli tutaj mamy do czynienia zarówno z przygotowywaniem posiłków, jak i również przechowywaniem. Mamy tutaj na slajdzie czajniczek szklany, który nie zawiera żadnych domieszek niepożądanych. Czajnik, który wykonany jest ze szkła borowo-krzemowego, polecanego, rekomendowanego też dla alergików. Taki produkt jak szkło fantastycznie też nie zmienia nam ani smaku potrawy, ani nie stanowi żadnej domieszki jakichś niepożądanych substancji, metali. Możemy też w takich garnkach gotować na różnych palnikach. Tutaj możemy używać ich na kuchni ceramicznej, indukcyjnej, gazowej. Są już takie nowoczesne firmy, i polskie, i zagraniczne, które także dają bogatą, przebogatą ofertę nie tylko dzbanków do wody, herbaty, napoi, ale również właśnie wzbogacając o patelnie, o garnki i o czajniki. Ja osobiście jestem też ich zwolenniczką i uważam, że jeśli się właściwie z nimi obchodzimy, to naprawdę możemy być bardzo zadowoleni z takich właśnie przedmiotów naszej kuchni. Kolejnym slajdzie powiemy sobie, dlaczego badanie, analiza pierwiastkowa włosa, tak, zamiast badania krwi jest tutaj bardzo pożądana i jak może nam pomóc przy alergii, nietolerancji. Daje nam najbardziej miarodajny wynik na zawartość minerałów w naszym organizmie. Wielokrotnie ktoś, wykonując badania klasyczne z krwi, ma parametry, wszystko wskazują, że prawidłowe, natomiast w rzeczywistości jest to nie do końca miarodajne. Dlaczego? Wynik badania analizy pierwiastkowej włosa śledzi to, co się dzieje w naszym organizmie aż przez 3 miesiące i jest to na poziomie komórkowym, a więc bardziej subtelnym, bardziej tutaj łatwiej wychwycić wszelkie drobne nawet już nieprawidłowości i zapobiec rozwojowi różnych dolegliwości zdrowotnych. Natomiast nie mamy tego, takiej możliwości w klasycznym badaniu, badaniu krwi, które oczywiście w innych sytuacjach jest bardzo cennym badaniem, natomiast w kontekście na przykład alergii, nietolerancji, ogólnie sprawdzenia kondycji organizmu, na poziomie, w sensie wychwycenia prawidłowej lub nieprawidłowej gospodarki tutaj mineralnej, gorąco Państwu polecam rozważenie
wykonania badania analizy pierwiastkowej włosa. Tutaj również bardzo cenna informacja, a mianowicie kondycja naszych nadnerczy. Nadnercza, organ kontrolujący pracę nerek, ale także i układu hormonalnego, bardzo wiele związku ma z naszą kondycją psychiczną, fizyczną, więc też jest to takie badanie kompleksowe, którym będziemy mieli okazję także uzyskać informacje, jak pracują nasze nadnercza. Niedobór wapnia i magnezu, a alergia, udowodniono, że niedobory wapnia i magnezu w organizmie mogą uaktywniać występowanie reakcji alergicznych. Więc tutaj nie bez przyczyny Państwa jakby poprowadziłam przez nasze dzisiejsze rozważania dotyczące poziomu wapnia i magnezu w naszym organizmie, właśnie w kontekście alergii, no bo tak jak już tutaj przed chwileczką wspomniałam, ich niedobory tych minerałów mogą jakby sygnalizować potrzebę doprecyzowania jakby naszych tutaj objawów, czy nie są one związane jednak z alergią bądź nietolerancją. Natomiast nadaktywność nadnerczy, zwiększona produkcja kortyzolu przez nadnercza może być także sygnałem wysyłanym przez ciało, że mamy do czynienia z reakcją alergiczną. I te dwie informacje między innymi możecie Państwo uzyskać właśnie w analizie pierwiastkowej włosa, bo tak jak wspomniałam, mamy możliwość przy analizie pierwiastkowej włosa zarówno zdiagnozowania, czy mamy deficyt bądź nadmiar danych minerałów odżywczych bądź toksycznych, a także między innymi kontrolę hormonów, w tym nadnerczy. Inną formą, oczywiście typową formą diagnostyki nietolerancji pokarmowej są testy na nietolerancje pokarmowe we krwi, badane z kropelki krwi. Tutaj na slajdzie macie Państwo przedstawione test do samodzielnego wykonania. Jest to jeden z testów, oprócz tego istnieją testy laboratoryjne. Jest tutaj na pewno warto polecić, zarekomendować tego typu test, bo jeśli przeszliśmy już diagnostykę w kierunku alergii, a wykluczono jakby tego typu problem, to na pewno warto jakby sięgnąć po kolejnym jakby tutaj formę. Generalnie w każdym problemie dietoterapia jest najprostszą, najtańszą i niezwykle skuteczną, naturalną metodą przywracania zdrowia, której jest gorącą orędowniczką. Uważam, że właściwa dieta wzmacnia nasz organizm, dodaje siły, wpływa korzystnie na utrzymywanie prawidłowej wagi ciała. Pozytywnie także oddziałuje na naszą psychikę. Odpowiednią dietą można leczyć nie tylko choroby układu pokarmowego, ale także wszystkie dolegliwości zdrowotne, w tym oczywiście nietolerancje pokarmowe. Także jest to bardzo istotne i w przypadku stwierdzenia alergii bądź nietolerancji dieta eliminacyjna, a więc wykluczająca produkty o podwyższonym poziomie nietolerancji, które należy ograniczyć diecie do jeden raz w tygodniu przez okres 3-6 miesięcy w zależności od stopnia nietolerancji, bo możemy mieć silną nietolerancję, średnią bądź też słabą. I tutaj jeśli chodzi o tą bardzo mocną nietolerancję, taką, która się bardzo, jakby w bardzo istotny sposób manifestuje w naszym organizmie, te produkty należy wykluczyć na dłuższy okres czasu, minimum pół roku, a nawet rok czasu. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby umieć wiedzieć, jak i co czym zastąpić, żeby nie doprowadzić do różnego rodzaju deficytów właśnie w organizmie naszym i nie spowodować jakichś dodatkowych problemów zdrowotnych. Czasami trudno nam jest skomponować zdrowy jadłospis dla naszego dziecka lub dla nas samych. Oczywiście są czasem takie postacie alergii bądź też nietolerancji pokarmowej, które wymagają wsparcia, pomocy fachowca. Stąd też wiele osób prosi mnie o między innymi też o taką pomoc. Jest, czasami są to jadłospisy, czasami jest kurs gotowania, zakupy z dietetykiem, które oferuje
Te konsultacje mogą być stacjonarne przez Skype'a, więc odległość absolutnie nie stanowi żadnego problemu. Mogą mieć formę instruktażu. Również przepisy kulinarne, jeżeli nie mamy takiej inwencji twórczej, nie mamy pomysłu, co zrobić z nowych produktów żywieniowych. No i tak jak wspomniałam, też gorąco polecam Państwu ogólnie sięganie bardziej po literaturę niż szperanie w internecie. Nie zawsze to, co znajdujemy w internecie, jest rzeczą sprawdzoną, wiarygodną, a bardzo ważne jest, żebyśmy rzeczywiście zadbali o nasze zdrowie i żebyśmy właściwie postępowali tutaj w przypadku zdiagnozowania nietolerancji czy alergii. To naprawdę działa i jest realne, jest możliwe nawet przy bardzo skomplikowanych sytuacjach. Często też również powtarzam, że warto przy alergiach, nietolerancjach sprawdzić, czy nie mamy obciążenia dodatkowo pasożytniczego, grzybiczego, które nasila tą reakcję alergiczną bądź też nietolerancji pokarmowych. No i oczywiście diagnostyka minerałów, tak, poziom minerałów odżywczych, toksycznych, które również nie są obojętne dla naszego zdrowia. W związku z czym, jak mamy pełen obraz sytuacji, to wtedy łatwiej jest też nawet specjaliście pomóc Państwu powrócić do zdrowia, do dobrego samopoczucia. Więc tutaj naprawdę w dzisiejszych rozważaniach chciałam właśnie Państwu holistycznie przedstawić zagadnienie diagnostyki i prewencji chorób alergicznych z wykorzystaniem analizy pierwiastkowej włosa. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał życzenie konsultacji lub zakupu książki Dieta, która żywi i leczy, która może być fantastycznym, też prostym, bardzo przejrzystym, a jednocześnie wartościowym przewodnikiem w nietolerancji, alergii, bądź też w podróży do dobrego, zdrowego stylu życia, to serdecznie polecam. Tutaj Państwo na ostatnim slajdzie macie kontakt telefoniczny przez Skype'a bądź też e-mailowy. No i też polecam Państwu odwiedzenie strony mojej internetowej, na której znajdują się filmiki, artykuły prasowe, też być może znajdą Państwo dodatkowo wiele cennych uwag, podpowiedzi, wskazówek, do których warto sięgnąć. Ze swojej strony pięknie Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór. Ufam, że przekazane informacje zapoczątkują pozytywnymi zmianami, że pomogą Państwu też lepiej zrozumieć zagadnienie analizy pierwiastkowej włosa w kontekście potrzeby doprecyzowania w przypadku alergii, podejrzenia bądź też nietolerancji i że dzisiejsze właśnie nasze spotkanie zaowocuje też dodatkowymi przemyśleniami i cennymi wskazówkami. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję Pani Agnieszce za wszystkie cenne informacje dotyczące alergii i nietolerancji pokarmowej oraz przytoczone przykłady pokazujące, jak ważny jest prawidłowy poziom i proporcje minerałów dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie, które poprowadzi dietetyk Katarzyna Gryga. Webinar odbędzie się 10 maja. Temat spotkania to jelita, od nich zależy Twoje zdrowie. Już dziś można się rejestrować na kolejny webinar. Jeszcze raz dziękuję. Dobranoc.